Piersi z kurczaka kroimy w nieduże kawałki. Doprawiamy solą. Skrapiamy octem. Zalewamy białkami z jajek. Wszystko dokładnie mieszamy. I odstawiamy do lodówki. Do malaksera wsypujemy paprykowe nachos. Dodajemy mąkę. Czerwoną, ostrą paprykę. Mielony kmin. Następnie wszystko miksujemy. Tak uzyskaną po części sypką, po części grudkowatą panierkę przesypujemy do miski. Do melaksera wrzucamy pozbawione skóry i pestek pomidory. Zieloną paprykę. Czerwoną. Cebulę. Kolendrę. Czosnek. Przecier pomidorowy. Według uznania dodajemy ostrej chili. Doprawiamy solą. I wszystko miksujemy. I tak jeden rodzaj dipu mamy już gotowy. Drugi sosik robimy z jogurtu, do którego dodajemy trochę majonezu. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Troszkę soku z cytryny. Soli. I wszystko dokładnie łączymy ze sobą. Mięso z kurczaka wrzucamy partiami do panierki. Przykrywamy pokrywką i obtaczamy, wstrząsając całość. I tak po kolei z całym mięsem. We frytownicy, garnku lub na patelni rozgrzewamy olej, co najmniej 3-centymetrową jego warstwę. Następnie wrzucamy spanierowanego kurczaka i obsmażamy, aż zrobi się chrupiący i złocisty. Następnie osączamy na ręczniku papierowym. Podajemy z wcześniej przygotowanymi sosami lub w tortilli. I gotowe! Smacznego!